Witam, na tym filmie omówimy sobie moje spojrzenie na swing tradingowe na 1 marca do 5 marca 2021 roku. I odnosi się analizy fundamentalnej, którą walutę należałoby według mnie kupować, którą sprzedawać i jak to wszystko wygląda według mnie fundamentalnie na chwilę obecną. A więc tak, jeśli chodzi o nowe znaczniki Airbnb, w długim terminie bank przyjął postawę neutralną w zeszłym tygodniu. Nie dodał od siebie w sumie nic nowego. Brak podwyżek, brak obniżek, zwrócił uwagę na to, że są pewne oczywiście niebezpieczeństwa związane z pandemią. W drugą stronę jest lepiej niż było, panują nad tym i tak dalej, więc tam nic ciekawego po prostu się nie wydarzyło. Sentyment, jak widzicie, jest napisany, a decyzja kupno-sprzedaży według mnie no jest neutralnie, jeśli chodzi o bank centralny, a jeśli chodzi o sentyment, to myślę, że bardziej byłoby kupno właśnie nowozelandczyka, bo szczepienia już są w trakcie przecież. Nic tutaj złego się na świecie nie dzieje i rynek się niczym właściwie za dużo nie przejmuje. RBA, no info, na które zwrócić uwagę, o którym nie ma ostatnio za dużo, no to relacje Chin z Australią. Nic nie wyczytałem, żeby się coś spieprzyło znowu. Spojrzenie banku w długim terminie neutralnie. Ostatnie komentarze były właśnie też neutralne. Zmartwieni są rynkiem pracy i inflacją. Jak będzie potrzeba, to więcej darmowych pieniędzy, czy tam dodrukują więcej pieniędzy, o. Czyli będą chcieli obniżyć swoją walutę australijską. W wtorek oświadczenie na temat stóp procentowych będzie dla nas istotne pod względem intraday, czy też swing trading. Na Australijczyku wolałbym sobie zabezpieczyć zysk przed tą decyzją i oświadczeniem lub uciąć stratę, nim się powiększy jedno z dwóch. I dopiero po oświadczeniu 100% ruszyć dalej z kupną sprzedaży australijskiego dolara. Restrykcje zmniejszają 3 marca chyba, więc to dobrze. Panują nad koronawirusem, to też dobrze. Czekajmy na oświadczenie RBA. Po oświadczeniu byłbym na chwilę obecną, myślę, że oświadczenie będzie neutralne, czyli brak podwyżek, brak obniżek 100%. Może dołożą QE, żeby obniżyć troszeczkę tego Australijczyka, bo im się nie podoba, to pewnie zwrócą uwagę na kilka rzeczy. Na chwilę obecną myślę, że bardziej za Australijczykiem przemawia kupno niż sprzedaż. ECBA i euro, oczekiwania inflacyjne. Mamy zwrócić uwagę. No nie myślę, że będzie drugi kwartał lepszy niż pierwszy, no zobaczymy. Na razie jest jak jest. PMI wyjdą w tym tygodniu, ale to tam powiedzmy, że to tak jakby ktoś w zeszłym tygodniu coś powiedział, a teraz powiedział to głośniej. Myślę, że PMI nic nie zmienią. Ostatnie komentarze, w sumie nic się tutaj nie zmieniło. Nic mi w oko nie wpadło ciekawego. McAlpin, czy jakoś tak. No, są możliwe cięcia 100%, ale nic się na to nie szykuje. Na chwilę obecną euro, no oni mają 8%, jak się nie mylę, 8% populacji strefy euro zaszczepione. No to tak jakoś powoli im to idzie, nie? Przeciwko COVID-owi, więc ja tam nie widzę jakiegoś, żeby kupować euro. Nie widzę po prostu powodu. Nie widzę też odbicia w gospodarce, że już teraz wszystko zapiernicza, już jest super i ich wsparcie Europejskiego Banku Centralnego dla euro jakoś tutaj, żeby dawało super efekty. No ja tego obecnie nie widzę, więc nie widzę też powodu do kupna. Euro neutralnie do sprzedaży, bym powiedział. Neutralnie euro traktuję. Albo na sprzedaż bardziej, bo nie widzę powodu, żeby kupować tego euro, więc jeśli chodzi o sprzedaż euro, no to powolne szczepienia. GPP zdaje się ich wyprzedza, Wielka Brytania w szczepieniach.
że już nie wspomnę o Australijczyku i Nowej Zelandii, gdzie w ogóle tam bardzo dobrze sobie radzą z COVID-em. Jeśli chodzi o Fed, neutralnie nie ma zamiaru podwyżek 100% ani też zmniejszać skupu aktywów i tak dalej. Powell ostatnio, chyba czwartek w zeszłym tygodniu, powiedział to samo, co powtarza już od dawna. Rynek pracy, inflacja będą dla nich ważne. Brak podwyżki w najbliższej przyszłości, tak powiedział mniej więcej Powell w czwartek, czy w środę, przed komisją, zdaje się. No, powiedział to samo, co powtarza już od jakiegoś czasu. Nie mają zamiaru ograniczyć skupu aktywów. Nie mają zamiaru też podnosić czy ucinać 100%. Zostajemy tak, jak jesteśmy. No, na chwilę obecną dolar amerykański, według mnie, trochę neutralnie tak to wygląda. Ani w jedną, ani w drugą, żeby go kupować, nie widzę powodu. Żeby sprzedawać, też nie widzę powodu. Zdaje się, chyba czwartek czy piątek była akcja na sesji amerykańskiej, że 10-letnie obligacje skarbowe Ameryki, krzywa rentowności, coś takiego, krzywa rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Ameryki wyskoczyła tam chyba o 10%. Najwidoczniej inwestorzy czy rynek stwierdził, że to już jest najlepszy moment, właśnie dziś, właśnie teraz, żeby kupować obligacje skarbu 10-letnie Fedu, bo tu już jest dołek, co przełożyło się jak domino na to, że kiedy obligacje podniosły się, rynek akcji, indeksy S&P amerykańskie i tak dalej zaczął lecieć w dół. A to z kolei przewaliło się na waluty, gdzie JPY i CHF włączyło się risk off i zaczęły zyskiwać JPY, CHF i waluty safe haven. To było pod koniec miesiąca, więc tam się doszukiwali niektórzy, że to może być po prostu jakieś skracanie się z pozycji czy coś przed końcem miesiąca, więc że to nie jest już teraz, kiedy Fed podnosi stopy procentowe, żeby tutaj nie szaleć na tych obligacjach, że to taki po prostu anomalny ruch się pojawił i nie ma powodu, żeby nie ma powodu ani czegoś, żeby tutaj właśnie kupować te obligacje 10-letnie tak szybko w tak dużym nakładzie i żeby ten kurs tam tak szalał. Jeśli chodzi o Bank Anglii, przebieg szczepień, no i komentarze z Banku Anglii, no na razie jest neutralnie. Tutaj też nic nie wydarzyło ostatnio, nic nie powiedzieli nowego. Bank Anglii co prawda przygotowuje banki na to, że mogą wnieść ujemne stopy procentowe, ale nie widzą sygnałów, żeby to zrobić. Więc skoro nie widzą sygnałów, to po co wprowadzać? Więc szczepienia covidowe idą u nich sprawnie, z tego co słyszałem. No i kolejne restrykcje może będą zmniejszane stopniowo. Chociaż z tego co czytałem, to wygląda to trochę dziwnie i mało logicznie. No ale jeśli tak, no to Bank Anglii nie może stwierdzić, że nie ma potrzeby, tak jak stwierdza to teraz, żeby obniżać te stopy procentowe. Więc może być Wielka Brytania jednym z tych krajów, które najszybciej się wygrzebią, zaraz za Australią, chyba i Nową Zelandią, z COVID-19 i post-pandemii. Na chwilę obecną, tak jak w zeszłym tygodniu stwierdzałem, myślę, że GPP jest atrakcyjny do kupna. S&P, CHF, nic się nie zmieniło, nadal uważam, że sprzedaż. JPY, nadal uważam, że sprzedaż, nic się nie zmieniło. Bank Kanady, neutralnie bym powiedział, do kupna. No jeszcze OPEC wchodzi teraz właśnie co miesiąc. Tak, co miesiąc w tym tygodniu będzie OPEC, w przyszłym będzie chyba w środę, czwartek, czy czwartek, piątek, dwudniowe spotkanie OPEC, gdzie, no właśnie jest napisane środa, czwartek, gdzie dowiemy się, co OPEC ma zamiar zrobić z wydobyciem ropy.
i jak to wpłynie na ropę, a co za tym idzie, może też pociągnąć ze sobą Kanadyjczyka. Więc dlaczego kupno na Kanadyjczyku? Bo risk on jest sentyment i ropa idzie do góry. Dlaczego czekać? No bo różnie to bywa, czasami korelacje się pojawiają, czasami nie. Ja bym wolał poczekać na WTI, aż się odbędzie w tym tygodniu, to środa, czwartek, spotkanie OPEC, co oni zadecydują. I dopiero wtedy będę miał czyste spojrzenie na to, czy chciałbym kupować ropę, czy raczej będzie konsolidacja, czy też sprzedaż. Jeśli chodzi o złoto, sentyment USD, według mnie złoto nadal nadaje się do sprzedaży. Nie widzę powodu, żeby pakować się w bezpieczną przystań, tak zwane złoto, i żeby to kupować, bo nie widzę po prostu ku temu powodu. Nie widzę też powodu, żeby to, nie wiem, trzymać neutralnie. Neutralnie może bym powiedział, że tak. Neutralnie, ale neutralnie do sprzedaży bym powiedział. Także tyle, jeśli chodzi o swing trading. I teraz przejdziemy sobie na to konto moje tutaj, które prowadzę. Demko, gdzie właśnie te moje analizy, jak to się mówi, fundamentalne, staram się weryfikować, czy działały, czy też nie. No i w zeszłym tygodniu był dobry tydzień na tym koncie, używając strategii i tak dalej, zarobiłem 10 kafli 631. Konto wystartowywało od 100 kafli, 100 tysięcy, więc 5 tysięcy jest obecnie na plusie. I tutaj są moje pokazane pozycje. Tu było otwarcie, tu było zamknięcie według strategii Ichimoku. XAU to było złoto. Tak jak mówiłem, sprzedaż, no to sprzedawałem w zeszłym tygodniu. Tam na początku tygodnia mnie wyrzucili, później już nie patrzałem na złoto, jak widać. Później jednak złoto spadło, ale już beze mnie. GPP CHF w zeszłym tygodniu, kto ogląda moją analizę fundamentalną, to mówiłem, że GPP jest atrakcyjne do kupna w stosunku do CHF. No i się udało w zeszłym tygodniu ładnie zarobić. 270 kilka pipsów, a w tym tygodniu 30 kilka pipsów, bo mnie wywalili, a też było więcej 200, ale według strategii trzymałem, aż cena zamknie się pod linią Ki Jun-sen, no i się zamknęła, więc ja zamknąłem pozycję też. No ale co moje, to moje, jak to mówią. Szkoda, że nie więcej. No ale to tylko demo, który ma sprawdzać moje poprawność moich analiz fundamentalnych. NSD CHF w zeszłym tygodniu też stwierdzałem, że NSD bardziej właśnie na kupno niż CHF, 130 pipsów w tym tygodniu. Niestety włączyło się te obligacje i wywołały risk off. No i tylko tyle. Tylko tyle się udało tam zebrać. Nie? To jest ten tydzień. Jeszcze raz się upewnię. 22. No to jest ten tydzień. Out NSD. Nie, tu jest 15, co za głupie. Tu jest pozamykane. Mniejsza, już dokończymy to teraz. Out NSD. Tutaj nie byłem pewien. Wywalili mnie na lekkim plusie w zeszłym tygodniu, jak widzę. CAD CHF. Byłem zdania, że bardziej by się opłacało kupować CAD-a w zeszłym tygodniu. No i dobrze, myślałem, 150 pipsów, a w tym tygodniu chciałem poprawić to, no i mi już wywalili na minus 42 pipsy. No i GPP CAD też w zeszłym tygodniu stwierdziłem, że byłoby dobrze kupować. Według mnie bardziej GPP niż CAD-a, no niestety zrobiłem tylko 36 pipsów, używając strategii Ichimoku. Euro out też stwierdziłem w zeszłym tygodniu, że
Euro jest słabe, no i udało się zarobić 270 kilka pipsów, 4 do 1. W tym tygodniu chciałem poprawić ten wynik, no i straciłem 160 pipsów. Euro GPP. Odnośnie Euro GPP, stwierdziłem w zeszłym tygodniu, że szczepienia idą powoli właśnie w Europie, a w Wielkiej Brytanii idzie to lepiej i bardziej atrakcyjny jest według mnie Wielka Brytania i funt brytyjski niż europejska waluta. Udało mi się zyskać na tym 95 pipsów w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu było właśnie zamknięcie tego outcut, no, wyszło właściwie na break even. Euro out to była ta transakcja, gdzie chciałem właśnie poprawić, no i mnie wyrzuciło, minus 1 R. GPP USD, no jak widać break even, out USD. Gdzie jest out USD? Tu jest out USD. Stwierdziłem, że Australijczyk jest bardziej w zeszłym tygodniu atrakcyjny od USD, ale kiedy w czwartek obligacje, w czwartek chyba to było, obligacje amerykańskie podskoczyły, ja ich nie obserwowałem, to dobrze, że miałem zabezpieczone pod linią Kijunsem, pod to czerwoną, jakiekolwiek zyski, bo jak widać dolar zaczął rosnąć razem z obligacjami. No ale zobaczymy w przyszłym tygodniu, czy to się utrzyma, bo jakoś w to nie wierzę. GPP, JPY. Tak jak stwierdziłem w zeszłym tygodniu, lepiej byłoby właśnie mieć funta w kieszeni niż JPY. 223 pipsy by się udało zyskać. Miałem zabezpieczone pod linią Kijunsen. I jak właśnie była ta akcja z tymi obligacjami Skarbu Państwa 10-letnimi, no to wywalili mnie z zyskiem. USD CAD, gdzie to leży? Tu jest. To samo właśnie stwierdziłem, że bardziej atrakcyjny byłby Australijczyk, ale jak tylko pojawiło się właśnie z tymi... Ej, Australijczyk. Bardziej atrakcyjny byłby Kanadyjczyk, ale jak pojawiło się tylko właśnie z tymi obligacjami, no to wyrzucili mnie ze stratą out CHF. Tak jak w zeszłym tygodniu stwierdziłem, że bardziej byłoby atrakcyjne właśnie branie Australijczyka w porównaniu do CHF na pewno, więc wyrzucili mnie tam plus 32 pipsy, out JPY, to samo. Że jest risk on, że nie ma się czym przejmować i wyrzucili mnie ze 170 ileś pipsów na plusie. Euro NSD, stwierdziłem, że szczepienia nie idą właśnie w tym całym i że jest risk on, więc może bardziej lepiej byłoby się zaopatrzyć w nowozelandzką walutę. No i miałem już jakiś tam zysk, prawie 1 do 1, ale jednak wywalili mnie, zamknąłem pozycję przed stop lossem, tak jak mówi strategia, że jeśli cena zamknie się powyżej linii Kijunsen lub poniżej, no to trzeba zamykać pozycję, bo pójdzie sobie dalej pewnie. Więc będąc konsekwentnym w użyciu strategii, zamknąłem pozycję. GPP CHF, tak jak mówiłem, wolałbym właśnie GPP niż CHF, no i dopóki się nie włączył discount, bo te obligacje amerykańskie 10-letnie, no to pozycja zarabiała 240 pipsów, 239, coś takiego. No i jedna zmiana nagła i wszystko poszło się walić. CAD CHF, też właśnie stwierdziłem w zeszłym tygodniu, że lepszy Kanadyjczyk, bo jest risk on, jeżeli risk off, 49 pipsów, by miałem na szczęście zabezpieczone pod stop loss, już był 60 pipsów przestawiony z 100 do 69 i dobrze, że
zauważyłem, co się dzieje, że cena zamknęła pod linią Kijun, więc szybko uciąłem stratę. To samo KD od PY wyszło w sumie na break-even. LSD od PY znowu to samo, wycięła mnie ta akcja z tymi obligacjami amerykańskimi, a już trochę tam cena zaczęła zarabiać, jak widać. Maksymalnie miałem zarobione tam 111 pipsów, ale zamknąłem jak cena zaczęła schodzić poniżej linii Kijunsen, stwierdzając, że to się pewnie i tak tutaj zamknie. Czyli pospieszyłem się, jak widać, mógłbym tylko 12 pipsów stracić, a nie około 30 czy 28, gdybym stosował się według strategii poczekał do zamknięcia świecy, ale tak też nie zrobiłem. NSD, CHF, też stwierdziłem, że właśnie risk on jest i bardziej NSD niż CHF jest bardziej atrakcyjny. I przed stop lossem uciąłem na minus 59 pipsów stratę. No i WTI stwierdziłem, że warto jest jeszcze kupić, ale miałem do tego takie poważne obawy. No i koniec końców wycięli mnie tutaj nie na stop lossie, bo stop loss był dopiero tutaj na 60-43, ale pod koniec tygodnia stwierdziłem, że lepiej to kasować niż czekać i żeby mnie wywalili w przyszłym tygodniu po OPEC czy coś. No i obecnie tydzień zaliczony na 10 661 na tym koncie demo, 0,5% na jedną transakcję, 4 do 1 chcę zebrać maksymalnie take profit. No i udało się zarobić 5085 i konto wyszło na czysto. Jest jeszcze USDCHF, który co prawda nie byłem do niego przekonany, ale zarabia. Może w przyszłym tygodniu trafi take profit 4 do 1, a może nie. No i tak wyglądają te moje analizy, jak tutaj robię na koncie demo. Sprawdzam wiarygodność moich analiz, które tutaj piszę i według strategii wchodzę wtedy na kupno lub sprzedaż. No i dobra, i dzięki za oglądanie filmu. Do następnego razu. Jeśli masz jakieś pytania, pomysły, sugestie, komentarze, no to w komentarzach napisz. No i co jeszcze? Daj łapkę do góry, jeśli ci się podoba filmik. Subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej. Do następnego filmu. Dzięki za oglądanie. Nara.